Szanowni Państwo, jesteśmy nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu i obserwujemy stan wód. Proszę Państwa, na razie to jeszcze nie ma tu alarmu żadnego. Przynajmniej na oko poziom wody jest lekko podwyższony, ale nie wlewa się woda na dolny polder. Także zobaczymy, co będzie kawałek dalej, ale myślę, że będzie nadal w miarę. Przy tej okazji, proszę Państwa, chciałem zaprezentować tutaj na ścieżce nad rzeką. Mamy taką folię czarną. I ta folia, proszę Państwa, leży tutaj od powodzi w 97 roku. Tą folią umacniano wały. Proszę zauważyć, jeszcze jest do dzisiaj troszkę tej folii. I kawałeczek dalej zobaczymy worki. Tu, proszę Państwa, resztki worków jutowych. I tu. Jest ich jeszcze troszeczkę. To wszystko z czasów powodzi w 97 roku. Ale proszę, zobaczcie, jak się to trzyma. O. I tu. Tu jest całkiem sporo. O. Jesteśmy poniżej kładki oporowskiej, poniżej jazu i woda wlewa się na dolny polder, ale jest to normalne, gdyż ten dolny polder jest nieco niżej tutaj niż powyżej jazu. Tu jest sytuacja powyżej jazu, a tu raz jeszcze poniżej. Halo. Ale gdzie? Gdzie wybija? Woda? A, szambo. Dobra, tam spoko.